Chciałbym powiedzieć w sposób możliwie skondensowany o sprawach związanych po pierwsze z decyzją wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jakby odnieść się do aspektów tych technicznych i merytorycznych związanych z tą decyzją. A druga rzecz to jest taka krótka refleksja i podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w ramach Komisji Bezpieczeństwa. Oczywiście rozmawialiśmy tylko i wyłącznie w kontekście mostu. Po pierwsze, jeśli chodzi o decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Pojawiają się stwierdzenia, pojawiają się opinie jakby eksperckiego podejścia do tematu i to jest dobre. Dowiadujemy się, że głównym, a właściwie jedynym źródłem przygotowania tej opinii był ten materiał. To jest opinia techniczna dotycząca stanu technicznego mostu. To jest opinia pochodząca z listopada 2014 roku i ta opinia wprost jest cytowana w dokumencie decyzji, którą otrzymaliśmy kilka dni temu. Te zapisy niemalże powielają ten dokument, a więc rozumiem, że to jest tak naprawdę jedyna opinia techniczna, którą Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego dysponuje w tej sprawie. I to jest rzecz dobra, aczkolwiek postawię tezę taką, że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego niestety w jakimś stopniu analizował ten dokument, ale na końcu go zinterpretował. Dlatego, że dyspozycje, które są zapisane w tym dokumencie, absolutnie nie mówią o tym, że ten most z końcem maja przestanie być zdolny technicznie do uniesienia ruchu transportowego, tylko zalecenia pana inżyniera doktora Rabiegi, który przygotował tą opinię techniczną, mówi o tym, że przed końcem maja musi być wykonane ponowne badanie techniczne, które odpowie na pytanie, czy ten obiekt może być w dalszym ciągu użytkowany. Krótko mówiąc, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego bardzo, że tak powiem, szczegółowo podpiera się tym badaniem, tą analizą techniczną, natomiast wnioski, które są w tej analizie technicznej, są zupełnie inne od wniosków, które sformułował w swojej decyzji. Zapis w tym materiale jest taki, że po prowadzonych badaniach comiesięcznych i tym badaniu, które zostało zrobione właśnie w ten sposób, należy je powtórzyć po upływie okresu 6 miesięcy od sporządzenia niniejszego opracowania. Dalej cytuję. Ewentualne przedłużenie dopuszczenia obiektu do eksploatacji po upływie 6 miesięcy zależeć będzie od wyników kolejnej oceny stanu technicznego obiektu. A więc autor tej opinii uzależnił decyzję swoją związaną z tym, czy ten obiekt będzie w stanie technicznym dalej funkcjonować, dalej przynosić ruch, od ponownego badania. Natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że on tego badania już nie potrzebuje, że na podstawie tego dokumentu on już wie, jaki będzie stan tego obiektu 1 czerwca. Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju nadużycie, interpretacja tego dokumentu i niekonsekwentne posługiwanie się tym dokumentem. W związku z tym chciałem się spotkać z panem wojewodą Ryszardem Wilczyńskim. Byłem umówiony na spotkanie z jego zastępcą na jutro, żeby wyjaśnić te kwestie. W jakim zakresie i w jaki sposób Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego używa tego dokumentu? Czy używa go konsekwentnie od początku do końca? Czy posiłkuje się tylko jego fragmentami? Niestety pan wojewoda, jak się dowiedziałem, dzisiaj odwołał to spotkanie. Ja nie będę miał takiej możliwości. W związku z tym, nawiązując także do tej deklaracji Platformy Obywatelskiej dzisiaj spod mostu, że oni bardzo chętnie będą wspomagać nas w tych działaniach, chciałem poprosić Platformę Obywatelską w Opolu o umożliwienie, czy też mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, załatwienie mi takiego spotkania z panem wojewodą. Wydaje mi się, że to są tak ważne, istotne sprawy, że powinniśmy na ten temat rozmawiać i próbować oceniać argumenty już merytoryczne, a nie argumenty polityczne. Ja nie zamierzałem używać żadnych słów, ani żadnych sformułowań, które mogłyby w jakiś sposób naruszać godność pana wojewody. Natomiast wydaje mi się, że ta rozbieżność między zapisami tej opinii a decyzją, z którą mamy do czynienia, są na tyle poważne, że chciałem poprosić pana wojewodę o analizę tych dokumentów, o prześledzenie samego toku postępowania i pracy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawienie także opinii publicznej wszystkich dokumentów i wszystkich analiz, które były brane pod uwagę przed wydaniem tej decyzji. Moim zdaniem jest to zbyt poważna decyzja, żeby
podejmować ją przy braku jasnych reguł i jasnych podstaw, na których była ona formułowana, a ten dokument wskazuje na to, że konkluzje zupełnie rozmijają się z tymi konkluzjami, które podaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. I o tą rzecz chciałem prosić, o wyjaśnienie tych rzeczy chciałem prosić, ponieważ nie mam w tej chwili możliwości bezpośredniego spotkania, w takim razie wystosuję dzisiaj wniosek do pana wojewody o umożliwienie tego spotkania i o kontrolę, sprawdzenie toku postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tej sprawie i odpowiedź na pytanie, dlaczego jakby cały dokument, dlaczego także jego konkluzje nie były brane pod uwagę. Stąd są też te pytania, które stawiam, bo odnoszę wrażenie pewnej przypadkowości związanej ze sformułowaniem tego deadline'u na 1 czerwca. Pytam otwarcie, dlaczego nie 1 lipca, dlaczego nie 1 sierpnia, nie 1 września, a nie 1 grudnia. Jeżeli ten dokument jest uzasadnieniem, no to nie znajduję tutaj takiego uzasadnienia. Jeżeli jakieś inne względy, to proszę o publiczne ich przedstawienie. A to w